Dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj przygotowałem mi typowe auto. Jest to Mercedes A-klasa, generacja W169 z 2009 roku, z silnikiem 1.5 benzynowym, jak się nie mylę, 95 koni. Jest to dość poszukiwany silnik, bo jest prosty i da się do niego założyć przede wszystkim LPG, a jeżeli się nie mylę, auto powinno się zmieścić poniżej 30 litrów gazu, więc jeżeli ktoś by do tego auta założył, myślę, że 30 zł na 100 km jest bez problemu do osiągnięcia w tym pojeździe. Jest to dość nietypowy segment pojazdów, bo chyba wtedy w tamtych latach najmniejszy oferowany samochód przez Mercedesa, jak tutaj Państwo widzą z boku, auto ma bardzo małe błotniki, tył, przód, ale za to wielkie drzwi. I to, że posiadamy mały samochód, ale za to bardzo wygodnie się nim jedzie, zwłaszcza też dzięki tej wysokiej pozycji za kierownicą. Jak ktoś widział takiego Mercedesa w środku, ja też go tam później nagram, te fotele są dosyć wysoko usytuowane, ogólnie podłoga też jest dość wysoko, więc tutaj niby auto miejskie, a siedzimy praktycznie tak na takim podwyższeniu jak w SUV-ie. Więc osoby, które mają problemy ze wsiadaniem, nie lubią nisko siedzieć, często wybierają sobie te A-klasy na jako samochód taki miejski, bo przede wszystkim no mało jest takich małych, bardzo SUV-ów teraz popularnych, w tych czasach troszeczkę się ich pojawiło więcej, ale w tych latach 2000, tam jak gdzie on debiutował, 6 w górę, no nie było substytutu, ewentualnie ten Renówka Modus, to było coś w podobie, ale na pewno pozycja zagraniczna nie była tak wysoka jak w A-klasie. Coś jeszcze warto nim dodać, no na pewno dużo ta A-klasa się poprawiła względem W168. Jest szerszy tutaj z przodu, jest dużo łatwiejszy dostęp pod maską, więc naprawy nie są takie czasochłonne jak W168. No i co jeszcze? Fajnie się tym jedzie, 95 koni, nie jest to zamulone, przyjemna jazda, komfortowo dość, bo pojazd jest szeroki, prowadzi się dobrze. No i chyba z takich cech tutaj zewnętrznych mogę Wam jeszcze dodać, że ma czujnik światła i czujnik deszczu, więc z takich plusików jak na auto troszeczkę klasy niższej coś tu mamy. I oczywiście centralny zamek i parę takich pietów. Jakoś skorodowany nie jest, dość przyjemnie utrzymany. Resztę opowiem w środku. No to nagrajmy sobie wnętrze tego Mercedesa. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Najwyżej troszeczkę rozjaśnimy. O, proszę bardzo, widzicie sobie przebieg, jak on tutaj wygląda. No jak to i Mercedes. Też oni nawet w autach klasy miejskiej, czy tam kompakt, dbali też o jakość. Spójrzcie, no tutaj cały boczek jest wykończony materiałem. Tutaj mamy dopiero plastik. Więc nawet klienci aut mniejszych są też, po tak powiem, dobrze tutaj traktowani. Deska zwykła, ale też oczywiście to jest mięciutkie, spójrzcie. Fajnie to wygląda, tutaj estetycznie, czarny plastik, pokrętła, ustawianie temperatury i też grzane tyłeczki. Fajna sprawa, przydaje się w zimie. Tutaj mieszek oraz ręczny, wykończony skórą. Proszę bardzo, tu dwa jakieś tam pojemniki, jeden oczywiście na kubek, drugi na jakieś drobnostki, tutaj większy, no i tutaj coś a la popielniczka, chociaż tutaj nie było zestawu dla palących. Tutaj przyciski na kierownicy, proszę bardzo, wszystko możemy sobie zmienić od radia. A tu dalej elektryczne szyby, elektryczna lusterka, prezentuje się to tak. Spójrzcie na mój fotel, też nie jest przedarty. Ogólnie auto dobrze, przyjemnie utrzymane, skóra na kierownicy jest cała, postaram się tutaj to uchwycić. O, proszę bardzo, chyba ją teraz dobrze widać. Z tyłu jeszcze fotochromik, znaczy z tyłu, przepraszam, na sterku wstecznym jest z tyłu. No i jeszcze z tyłu, jak sobie zobaczycie, ISOFIX, czyli fotelik dziecięcy, można bez problemu tutaj sobie założyć. No i tutaj manetka od zmiany świateł, czy tam przełącznik, pokrętło. Mamy też światło w automacie, a tutaj mamy manetkę, jak to w Mercedesie, pojedynczą od sterowania wycieraczkami przednimi i tylnymi. Cóż, w aucie to wszystko, możecie sobie jeszcze spojrzeć na fotel pasażera. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, macie możliwość zakupu z gwarancją do roku czasu. Możecie też sobie odwiedzić moje media społecznościowe, takie jak Instagram Mavcar Auta, moją stronę mavcarautomoto.pl, zasubskrybować film, czy nawet cały kanał. Cóż, to tyle. I pamiętajcie, że nie macie tego auto dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę je dowieźć na rawecie. Pozdrawiam.